Kochani, będziemy chcieli po raz już ostatni tego dnia zajrzeć do Bożego Słowa i uczyć się z Niego tego, co Pan chce dzisiaj nas nauczyć. Więc jeśli możemy, jeśli macie jeszcze na tyle sił, skłonimy swoje głowy, skłonimy swoje czoła, aby podziękować Panu i poprosić Go jeszcze ten jeden raz, aby nam błogosławił, aby nas wzmocnił i aby otworzył nasze uszy. Panie, cały dzień dzisiaj zgłębiamy Twoją prawdę, to, co uczyniłeś, to wspaniałe dzieło, którego dokonałeś na obliczu ziemi. I dzisiaj stajemy i tego wieczoru stajemy, aby dalej rozkoszować się tym, co chcesz wprowadzić w życie człowieka. Gdy Ty wyciągasz rękę swoją, aby czynić znaki i cuda przez imię Twojego świętego Syna Jezusa Chrystusa. Błogosław nam ten czas i działaj pośród tego ludu, pośród nas. Amen. Amen. Kochani, mam nadzieję, że nie jesteście znużeni, bowiem od samego poranka, od w zasadzie świtu rozważamy, jesteśmy zagłębieni w Boże Słowo i to jest cudowne. I moim staraniem i moją modlitwą było i jest, aby Pan dzisiaj, teraz czynił dalej, czynił więcej, prowadził nas jeszcze dalej. Przeczytajmy i otwórzmy może Ewangelię Jana, 5 rozdział i na tym słowie będziemy bazować. To jest niesamowita historia, ponieważ mówimy o uzdrowieniu. Na pierwszym wykładzie dzisiejszego dnia mówiliśmy o tym i to było, myślę, że najmniej zachęcające, że człowiek jest zły, że człowiek jest ustawicznie zły, że nie ma w człowieku w zasadzie żadnego dobra, że człowiek rodzi się ze skłonnością do zła, taki jest człowiek. Kolejny wykład polegał na tym i zauważyliśmy, że powstał ogromny problem, ponieważ Bóg jest dobry. Dla tych, którzy nie byli w ciągu tego dnia, pragnę to przypomnieć, pragnę to przedstawić w kilku słowach. A więc doszliśmy do pewnego problemu. Człowiek jest zły, a Bóg jest dobry. Ale próbowaliśmy to sobie jakoś połączyć, bo przecież świat istnieje dalej. Coś się wydarzyło, że ten problem został zażegnany. Przyszedł Pan Jezus. O tym mówiliśmy już na drugim, trzecim wykładzie, że to On pojednał tego złego człowieka z dobrym Bogiem. I dlatego mamy nadzieję w Nim. I dlatego dopatrujemy się ratunku tylko w Nim. Bo powiada Boże Słowo, tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. A bowiem nie mamy w nikim innym zbawienia, tylko w imieniu Jezus, dobrze zapamiętaliście. Tak, tylko w Nim jest zbawienie. Mówiliśmy na poprzednim wykładzie, że Pan wraz ze zbawieniem, wraz z pojednaniem z Bogiem chce zaoferować i raczej oferuje nam uwolnienie. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek był zbawiony i dalej w niewoli trwał. Oto Duch Pański nade mną, stanął kiedyś Pan Jezus i powiedział, Duch Pański nade mną, abym zwiastował miłościwy rok Pański. Jeńcom dał wyzwolenie, chorych uzdrowił, ślepym dał przejrzenie, wyprowadził na wolność. Taki jest Pan i to była Jego misja. Kochani, dzisiaj chcemy uchwycić się tego wieczoru pewnego słowa, i przeczytam go i zacytuję, ponieważ idziemy o krok dalej. Mówimy o uzdrowieniu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka. Więc jakiś tam mały stawik, sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Na czym polegało to poruszenie wody? Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do tej sadzawki i poruszał wodę.
Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. I może jeszcze 17 wiersz. A Jezus odpowiedział im, ponieważ dostał pewne zarzuty od tych przywódców, o których już dzisiaj mówiłem, którzy tak, w pięknych marynarkach, w pięknie pomalowanych twarzach, strojnych szatach, byli tymi, którzy nieśli cenzurę za sobą. To jest prawidłowe, to jest nieprawidłowe. Nie potrafili zachwycić się tym, że człowiek spętany chorobą został uzdrowiony. Zachwycili się tym, że Jezus uczynił to w sabat. Ale zachwycili się w ten negatywny sposób, aby móc go oskarżać. Nie potrafili dojrzeć dobra w tym, co było dokonane. Potrafili ujrzeć szansę na to, żeby go oskarżyć. Ciekawe, przypomina mi się pewne słowo, że ten, kto nie polega na Panu, jest jak jałowiec zasadzony na stepie. Nie widzi, że przychodzi dobre. Więc ten, który nie polega na Panu, którego ufnością nie stał się Bóg, jest ślepy. Nie widzi, że przychodzi dobre. Nie potrafi ujrzeć czegoś dobrego. Zawsze będzie szukał, aby wytknąć. Zawsze będzie szukał tego złego. Dlatego musimy polegać na Panu zawsze. Kochani, i przychodzi Jezus do tego człowieka, tak jak już to powiedziałem, i uzdrawia go. I 17 wiersz. A Jezus odpowiedział im, tym, którzy go oskarżali: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. To znaczy, że On w ogóle się tym nie przejął. Ważne było to, co robi Ojciec, i ważne było to, co ma On dzisiaj do zrobienia. Kochani, to jest niezwykłe. Opiszę wam troszkę to wydarzenie, bo jest warte zwrócenia uwagi. To, co miało miejsce tam przy sadzawce, to istny cyrk na kółkach. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy zdążył, ten zyskał. Ja czasem miałbym taką ochotę, tak przenieść się w duchu i zobaczyć ten cyrk. Co musiało się dziać wokół tych wszystkich ludzi, którzy tak pragnęli tego zdrowia? Wiecie, chory człowiek różnych rzeczy się chwyta. Chory człowiek, który cierpi z bólem, naprawdę wielu rzeczy się chwyci. I czasem nieważne dla niego to jest to, nieważne dla niego jest to, czy te rzeczy są właściwe, czy niewłaściwe. Już nieważne się staje to, czy przystoi, czy nie przystoi, czy to jest zgodne, czy niezgodne. Ważne, żebym był zdrowy. Tak wielu ludzi i dzisiaj robi. Więc to, co tam się działo, naprawdę poraża. Gdybym mógł to nazwać dwoma słowami, nazwałbym to, i zaraz to uzasadnię, że to było prawo dżungli. Kto, i to jest zaskakujące, że szansę miał ten, który był zdrowszy. Ponieważ ten, który był obłożnie chory, który leżał i którego nikt nie mógł wrzucić do tej sadzawki, praktycznie nie miał szans. Ten, który być może miał jakieś tam pęcherze albo coś tam mu dolegało, mógł zaraz tam wskoczyć. Więc zupełnie odwrócona równowaga. Na ludzki rozum wypadałoby oszczędzić cierpienia temu biedakowi, który już tyle lat tam leży. I powiedzieć: wiesz co, przyjacielu, ja jestem mniej chory. Wrzucę ciebie, ja poczekam. Ale to się nie działo.
To nie miało miejsca. Tam było prawo dżungli. Silniejszy wygrywał. Kto zdrowszy, ten miał szansę. Większą szansę. Kochani, nikt mu nie pomógł. Żali się Panu Jezusowi. Mówi, drogi człowieku, leżę tu już od tylu lat i nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Przecież było tam mnóstwo ludzi. Przecież wspólnie razem, ramię w ramię podzielali ten sam los choroby i odrzucenia od społeczeństwa. Wyjęcia ze społeczeństwa i gdzieś tam na marginesie spędzali wspólnie razem tą swoją chorobę. I wiecie, co wam powiem? Dzisiaj jest podobnie. Czy służba zdrowia naprawdę działa tak prężnie? Czy często nie jest tak, że jeśli nie masz pleców, że jeśli nie masz jakichś znajomości, to w obliczu wielu, wielu dolegliwości czekasz nawet po kilka lat w kolejce? Być może czasem coś się zwolni, być może odezwie się jakiś kontakt i może uda się jakimś cudem. Bardzo podobny schemat, bardzo podobne okoliczności, że wygrywa jakaś pomoc, wygrywa jakieś może kombinowanie, wygrywa jakaś znajomość, wygrywa coś innego. Ale w pewnym momencie zjawia się ktoś, kto wywraca to całe miejsce do góry nogami. I jestem pewien, że jestem Bogu wdzięczny, że On zwrócił uwagę właśnie na tego człowieka. Na tego człowieka, o którym świat zapomniał, któremu nikt nie kiwnął palcem, aby na niego zwrócić uwagę. A było ich tak wielu. I przychodzi Jezus i kroki swoje stawia bardzo precyzyjnie w jego kierunku. Przychodzi i mówi, drogi człowieku, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Od 38 lat ten człowiek nie usłyszał takich słów. I od 38 lat nawet w nie nie uwierzył, ponieważ nie było nikogo, kto by mógł mu pomóc wrzucić do tej brudnej, do tej sadzawki. Prostej sadzawki. Nie było nikogo. I zadaję mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Panie, od 38 lat. Powiedzcie mi, czy to zrobiło na Bogu, na Panu Jezusie, na Bogu jakiekolwiek wrażenie, że On 38 lat tam chorował. Zrobiło na Nim takie wrażenie, że pewnie się nad Nim użalił. Ale na pewno nie zrobiło na nim takiego wrażenia, że oto rozłożył ręce i powiedział, człowieku, wybacz mi, ale nie jestem w stanie. Z pewnością się nad nim użalił, ale kochani, chcę zaznaczyć to wyraźnie, że czas tutaj nie grał roli. Że dla Boga nie jest ważne, jak długo chorujesz. Dla Boga nie jest ważne, jak długo się z tym męczysz. I mówię to tylko pod tym względem, że to nie jest za trudne, że długo się z tym męczysz. Bo oczywiście ważne jest to dla Boga, ponieważ On ma serce, że długo cierpisz. Ale nie jest to trudnością i nie jest to przeszkodą, że to było już 38 lat. I nie jest to przeszkodą, że już być może 10 lat czy 5 lat chorujesz. I nie jest to przeszkodą, aby Bóg ci dzisiaj pomógł. Nie jest to przeszkodą, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I 5 lat, czy 10, czy 15, czy ile jeszcze nosisz tą chorobę w swoim ciele. Uwierz mi, dzisiaj może to być zażegnane. Może to być zażegnane. Nie dlatego, ponieważ ja o tym mówię. Nie dlatego, ponieważ ty to słyszysz, ale dlatego, że Pan jest z nami. Kochani, nieważne były prawa i zasady. Nieważne było to, kto jak jest chory, kto w jakim stopniu jest chory, kto ma więcej sił, kto ma mniej sił. Nie było to ważne. Ważne było to, że On tam był. I to było niezwykłe. Ważne było to, że On tam stanął. I to wystarczyło, że On tam po prostu był. I dzisiaj, kochani,
moi przyjaciele, słuchacze, bracia i siostry, nieważne to jest, ile czasu. Ważne jest to, że On tu jest. I to wystarczy. I to wystarczy, aby móc wznieść ręce do Niego, aby móc wznieść oczy do Niego i zawołać. To wystarczy. Nie trzeba nic więcej. Ja się dzisiaj tego mocno chcę uchwycić. Liczy się to, że On tam był. Zadał pytanie, czy chcesz być zdrowy? To dziś bardzo potężne pytanie. I ktokolwiek usłyszy to pytanie, na pewno odpowie tak, jak to było teraz odpowiedziane. Tak, chcemy być zdrowi. Chcemy doznać uzdrowienia. Ale wiecie, to, tak jak już powiedziałem, jest to potężne pytanie i wielu fałszerzy, wielu ludzi, którzy nic z Bogiem wspólnego nie mają, dokładnie to samo pytanie ci zadadzą. Człowieku, chcesz być zdrowy? Przyjdź. Jestem bioenergoterapeutą. Mam różne możliwości, mam jakieś moce. Mogę to uczynić. Przyjdź na sesję, przyjdź na seans. Kontaktuję się z duchami i tak dalej. Różne ludzie mają praktyki. Być może jacyś wróżbici, być może jacyś okultyści też mogą ci to obiecać. Ale powiem wam, to jest źródło, którego Bóg absolutnie zabronił dotykać. To jest źródło, z którego nie możesz naczerpać. Dlaczego? Bo ono cię zatruje. Być może i w swoim życiu spotkałeś się z tym i wystawiłeś rękę po właśnie to źródło. Uwierz mi, że ono może cię uzdrowić, ale zażąda w zamian całego twojego życia. I koniec końców będzie taki, że być może przeżyjesz życie w zdrowiu, ale konsekwencją będzie śmierć i nie ta fizyczna, ale duchowa śmierć, bo odrzuciłeś Boga, bo odrzuciłeś źródło wód żywych, bo odrzuciłeś jedyne prawdziwe źródło Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, wielu ludzi, którzy z tego skorzystało, ja znam takie przypadki, z takich niecnych źródeł uzdrawiania, niecnych źródeł leczenia, dzisiaj męczą się i nie mogą spać po nocach. Dzisiaj męczą się i mają lęki. Dzisiaj męczą się, bo mają jakieś strachy. Widzą jakieś postacie, różne rzeczy i wołają i krzyczą o pomoc. Znam takie przypadki, dlatego przed tym przestrzegam. Ale Boże uzdrowienie, o którym dzisiaj mówię, jest zupełnie inne. Kiedy otworzymy pierwszą księgę Mojżesza, 15 rozdział, drugą księgę Mojżeszową, przepraszam od razu, 15 rozdział, 22 wiersz, ponieważ jest to wędrówka Izraelitów po pustyni, chciałbym na coś bardzo szczególnego zwrócić uwagę. Od 22. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, zatruta, niedobra, niezdrowa. Dlatego nazwali tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał, narzekał, biadał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Kochani, na pustyni jest ciężko i na pustyni chce się pić. Taka jest zasada. Tam jest ciężko. Tam to jest istny survival, szkoła przetrwania. Jeśli się nie napijesz, umrzesz w krótkim czasie. I lud ten chodził już od 3 dni, znękany pragnieniem, znękany chęcią napicia się i wiedział doskonale, że jeśli nie napije się tej wody, jeśli nie napije się jakiejkolwiek wody, to zginie. Wiecie, podobna sytuacja, którą mają rozbitkowie na morzach. Gdzieś się rozbije statek i oni na tym pontonie, a wokół nich mnóstwo wody, ale nie mogą się jej napić.
To jest podobna sytuacja. Ta woda, która jest wokół nich, równie dobrze mogłaby być piaskiem. Po prostu nie mogą się jej napić, bo inaczej stanie się tragedia. Dlatego różnych rzeczy się tacy rozbitkowie i mają. Gdzieś jakaś deszczówka, inne tam rzeczy. W każdym razie, jeśli nie napiją się wody, wiedzą dobrze, że zginą. I kiedy wchodzą w końcu, widzą gdzieś na horyzoncie oazę. Nie, to nie jest Fata Morgana, jest to oaza. Biegną czym prędzej, wskakują jak ci, którzy nigdy wody na oczy nie widzieli. Wskakują do tej wody i bez namysłu piją, i piją, i piją. Aż poczują ten smak, że jest to woda gorzka, zatruta, brudna, niezdolna do tego, aby ugasić pragnienie. I być może wymiotowali, być może poczuli skutki właśnie w tej chwili, kiedy ją spożywali. Być może poczuli, jak to napełniają się ich wnętrzności i robi im się niedobrze. Dlatego wołali do Mojżesza: Mojżeszu, zginiemy tu. Zginiemy tu, ponieważ ta woda jest gorzka. I wtedy Mojżesz zawołał do Boga. Bóg mu wskazał drzewo, wrzucił to, ten krzak, ten krzew do tej wody i woda została oczyszczona, uzdrowiona. Kochani, i to jest właśnie Boże uzdrowienie, że Bóg potrafi to uczynić i ludzie doznali uzdrowienia. Doznali oczyszczenia w taki sposób, że mogli spokojnie się napić. A to, co czytamy w 27 wersecie, chciałbym, abyś zrozumiał, że kiedy Bóg uzdrawia, że kiedy Bóg czyni uzdrowienie, to przychodzi to w sposób taki, że masz pokój później. Że nie nękają cię koszmary, że nie nękają cię lęki, że nikt od ciebie nie oczekuje czegoś w zamian twojego życia. Ale przychodzi Boży pokój, bo kiedy Bóg coś czyni, to jest to pełne pokoju, pełne odpocznienia, pełne takiego ukojenia. Pamiętacie, mówiłem o tym, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja dam wam ukojenie. Tak jest Pan Bóg. I nawet wtedy, kiedy przychodzisz do Niego pierwszy raz, kiedy zrzucasz na Niego cały ten ciężar, brud, który niosłeś do tej pory, przez całe swoje życie. Zgadnij, co On ci da. Zgadnij, co, jeśli upamiętasz się przed Nim, zgadnij, co. Pierwsze, co doświadczysz, to to, czego w życiu jeszcze nie przeżyłeś. Pokój, który przewyższy wszelki rozum. Pokój, który będzie poza twoim rozumem. Nagle pokój. Ileż jest takich świadectw ludzi, którzy mówili, że wtedy, kiedy Bóg przyszedł do ich serca po raz pierwszy raz, nagle poczuli tak, jakby ktoś zdjął cały ten ciężar z ich życia i taki Boży, błogi pokój. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Pan Jezus jest księciem pokoju. Kochani, i tak też jest uzdrowieniem. 27 wiersz. I przybyli po tym całym wydarzeniu do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. I tam nad wodą rozłożyli się obozem. Cóż to było za cudowne miejsce? To było takie miejsce i takie wrażenie na nich zrobiło, że nawet policzyli, ile tam jest palm. Zrobiło na nich takie wrażenie, że nawet policzyli, ile tam jest źródeł. Tam doznali ukojenia, odpoczęli po całym tym czasie. Wiecie, zastanawia mnie fakt tego, że Bóg doprowadził ich do takiego momentu. Że celowo poprowadził ich do tej gorzkiej wody. Dlaczego? Aby mógł się okazać jako lekarz. Oni być może do tej pory nie zrozumieli. Nie zrozumieli, że i nigdy nie spostrzegli tego, że Pan jest lekarzem. I być może nigdy by tego nie zrozumieli, gdyby nie to, że On ich doprowadził do takiego miejsca i uzdrowił. A więc Bóg objawił się jako lekarz dla nich. Kochani, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 30 wiersz, mówi o czymś bardzo szczególnym.
Ponieważ mówimy o uzdrowieniu i chciałbym coś wam powiedzieć. Człowiek nie potrafi uzdrowić drugiego człowieka. Możesz myśleć, że ci jacyś tam bioenergo, ci jacyś tam okultyści, ci jacyś tam uzdrowiciele czynią to, bo potrafią. Za tym stoi moc, która jest nieczystą mocą. I tak samo jest w przypadku i Bożego uzdrowienia. My możemy się modlić, my możemy prosić, wołać, ale uzdrowienie czyni Pan. Ale uzdrowienie czyni On. My nie jesteśmy w stanie uzdrowić ludzi. Już wam mówię, jak to się dzieje. Gdy ty wyciągasz rękę, modlił się wówczas pierwszy Kościół do Boga takimi słowy. Gdy ty, Panie, wyciągasz swoją rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Kochani, więc jeśli ktoś tu będzie dzisiaj uzdrawiał, to nie człowiek, ale Pan. To Pan. Gdy ty wyciągasz rękę, ja modlę się, aby Pan dzisiaj podniósł mocno rękę nad tym zgromadzeniem. Aby poruszył się ze swojego miejsca. Aby poruszył się ze swojego tronu i dotknął cię tam, gdzie jesteś. Aby podniósł się ze względu na to, że prosimy Go w imieniu Jezusa. Aby podniósł się i wyciągnął rękę i uzdrowił cię z tej choroby, którą nosisz. Kochani, ja nie wiem, z czym się borykasz. Ja nie wiem, z czym się zmagasz, ale Pan wie. Ale Pan to widzi. Wie doskonale, w którym jesteś momencie. I być może przeraża cię to, że ten ogrom tego czasu, być może przeraża cię, że ta choroba jest tak poważną chorobą, być może jest to nowotwór i już przekreślono cię. Już posyłają cię z tego świata żywych, tam do umarłych. I być może myślisz, tak jak wielu ludzi myśli, skończę ze swoim życiem, popełnię samobójstwo, skończę z tymi wszystkimi problemami. Kochani, samobójstwo nie jest wyjściem i rozwiązaniem. Chcę ci coś powiedzieć. Ci, którzy myśleli, że kiedy skończą ze swoim życiem, skończą się ich troski, skończą się ich problemy, bardzo się zawiedli. Wiecie dlaczego? Ponieważ staną przed Bogiem. Nie skończą się ich problemy i nie skończyły się ich troski, ale staną przed żywym Bogiem, który będzie żądał wytłumaczenia za to, że prowadzili takie życie, a nie inne i za to, że targnęli się na swoje życie, które On stworzył. Więc kochani, nie możemy tak myśleć, że samobójstwo coś uczyni. Nie, ja wiem, co ci pomoże. Nie samobójstwo, nie skończenie z tymi problemami w taki sposób. Pomoże ci to, że przyjdziesz do Pana Jezusa i Mu zaufasz. To nie kosztuje zbyt wiele. Po prostu przyjdź, powiedz, że jesteś chory. Pan Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają, ci, którzy chorują. Już o tym powiedziałem dzisiaj rano, że kiedy idziesz do lekarza, nie idziesz, aby mu powiedzieć, wiesz co, panie doktorze, ja się tak naprawdę dobrze czuję i nie wiem, co tu robię. Idziesz do lekarza po to, aby mu powiedzieć dokładnie to, co przeżywasz. Ponieważ masz nadzieję, że On dobrze cię zdiagnozuje i pomoże ci w tej chorobie. Wystawi jakąś receptę, ukierunkuje cię być może na jakieś badania, pomoże ci. To dlaczego nie chcesz przyjść do Pana Jezusa? Dlaczego nie chcesz przyjść do Niego po diagnozę? Dlaczego nie chcesz przyjść do Niego po uzdrowienie? Przyjdź do Niego, On wszystko wie. Kochani, gdy ty podnosisz rękę, dlaczego dzisiaj w XXI wieku, w 2016 roku możemy wierzyć w to, że Bóg i dzisiaj uzdrowi. Dlaczego? Ponieważ jest słowo, które mówi Jezus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. A więc jak uzdrawiał 2000 lat temu, tak i dzisiaj może to uczynić. Po drugie, jest napisane, ci, którzy uwierzą, na chorych ręce kłaść będą i będą uzdrowieni. Obiecał nam to Pan Jezus. Po trzecie, jest napisane to, co mówiłem już przed chwilą. Mój Ojciec aż dotąd działa
i ja działam. Dlatego mam odwagę dzisiaj o tym mówić. I dlatego gdybym nie wierzył w to, co mówię, nie stanąłbym przed wami i nie robił z siebie błazna. Ale wiem, że na obliczu całej ziemi chorzy są uzdrawiani przez Pana. Wiem, że się to dzieje i dzisiaj się może też to wydarzyć. A po czwarte, gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem pośród nich. A jeśli On jest pośród nas, to jest z Nim także i cała Jego moc i cała Jego możliwość, aby nam pomóc. Kochani, mam nadzieję, że was to zachęca. Mam nadzieję, że pobudza was to wiarę. Dzisiaj jest dzień, kiedy twoje choróbsko może stracić termin ważności. Dzisiaj jest dzień, kiedy Pan Jezus może powstać, może wyciągnąć swoją rękę i dotknąć cię uzdrowieniem. Ale ponad wszystko, dzisiaj jest dzień, kiedy nie tylko twoje ciało i nie przede wszystkim twoje ciało może być zdrowe, ale twoja dusza może być uzdrowiona. Bo o ileż ważniejsze, ileż to bardziej pożyteczniejsze dla ciebie jest to, aby twoja dusza się dobrze miała. Abyś spotkał Boga i aby On cię uwolnił, dał ci nowe życie i abyś mógł odtąd odejść w pokoju z Bogiem. To jest, wydaje mi się, najważniejsze. Cóż człowiekowi, jeśli cały świat pozyska? Cóż człowiekowi, jak na całe życie pozyska zdrowie i nigdy go żadna choroba nie dotknie? Cóż to człowiekowi da, jeśli na duszy poniesie stratę, szkodę? Cóż to człowiekowi da? Dlatego, kochani, dzisiaj staję na tym miejscu. Dzisiaj staję na tym miejscu i głoszę wam, i chcę wam o tym powiedzieć, i chcę was przekonać, że Bóg i dzisiaj ma moc.